Odegrał znaczącą rolę w historii Kościoła katolickiego. Zasłynął jako inspirator przemian na świecie, wielki myśliciel i filozof, wrażliwy na kulturę i sztukę, poliglota, miłośnik gór. Jan Paweł II, nasz rodak, papież przełomów, zasiadający na tronie piotrowym przez 27 lat. Odszedł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. W szesnastą rocznicę jego śmierci przed pomnikiem papieskim w Kozienicach przedstawiciele lokalnych władz oddali hołd wielkiemu rodakowi. Proboszcz parafii Świętego Krzyża, ksiądz kanonik Kazimierz Hojnacki, przypomniał o roli i znaczeniu pontyfikatu Jana Pawła II. Następnie po odmówieniu modlitwy, kwiaty przed pomnikiem papieskim złożyli i znicze zapalili. Delegacja gminy Kozienice z burmistrzem Piotrem Kozłowskim na czele oraz delegacja powiatu kozienickiego, której przewodził starosta Andrzej Jung.